był człowiekiem niewątpliwie inteligentnym, ale moim zdaniem to była, ja go znałem zresztą, to była inteligencja zdeprawowana. On sobie zdawał sprawę i chyba nawet godził się z taką opinią, że go tam uważają za takiego skurwysyna. Więc ja bardzo lubię takie sytuacje i mówię tak, no to mówię proszę bardzo, kamery pracują, niech pani ściąga majtki. Dzień dobry Państwu. Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin. Witam Państwa w kolejnej odsłonie programu Michalkiewicz po lubelsku. A jak widać tutaj na monitorze za moimi plecami, gościem wirtualnym jest oczywiście pan redaktor Michalkiewicz, którego witam serdecznie również w programie. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, no cóż, muszę zacząć od smutnej wieści, albowiem świat dziennikarski z żalem pożegnał Jerzego Urbana, słynnego rzecznika rządu za czasów PRL-u, który to wsławiał się różnymi powiedzonkami i bomotami. No jedni go, że tak powiem, uwielbiali, drudzy go wręcz przeciwnie, niekoniecznie uwielbiali. Odszedł w wieku 89 lat, zostawiwszy po sobie spuściznę w postaci kontestującego wszystko i wszystkich czasopisma pod tytułem Nie. No i delikatnie mówiąc, mieszane oceny społeczności wobec jego działań. Jakby pan to skwitował? Panie redaktorze, no nie sądzę, trochę chyba pan przesadził, jak mówiąc, że całe środowisko dziennikarskie żegna go z żalem. No to aż tak źle z dziennikarskim środowiskiem nie jest, żeby specjalnie Jerzego Urbana żałowało. Rzeczywiście tam, jeśli go ktoś żałuje, to Andrzej Rozenek przede wszystkim i Robert Biedroń. Nie wiem dlaczego Robert Biedroń, ale Andrzej Rozenek, no to wiem, bo on był pracownikiem Jerzego Urbana w tygodniku Nie. Tam zresztą nie on jeden, bo tam Marek Barański taki był, który tam miał chyba epizod w służbach. No i natomiast Jerzy Urban był człowiekiem niewątpliwie inteligentnym, ale moim zdaniem to była, ja go znałem zresztą, to była inteligencja zdeprawowana. To była inteligencja zdeprawowana i on chyba trochę nad tym ubolewał, tak mi się wydaje, bo lubił epatować takim swoim cynizmem i tą deprawacją, lubił epatować słuchaczy. Swoich rozmówców. Słynne jego powiedzenie, że rząd się sam wyżywi w momencie kryzysu, prawda? To jeszcze niewinne, ale pamiętam, jak poszedłem do niego razem z takim francuskim dziennikarzem Guy Sorbanem, który pisał książkę między innymi o Polsce pod tytułem Wyjść z socjalizmu. Myśmy ją potem wydali w wydawnictwie Kurs. No i między innymi z Jerzym Urbanem rozmawiał. No i Urban go przywitał taką radosną wiadomością, że komunizm w Polsce wcale nie upadł. To wcale nie było takie dalekie od prawdy, czy nie jest dalekie od prawdy. Panie redaktorze, więc wrócę do tego, co powiedziałem, że Urban był bardzo inteligentnym człowiekiem, ale była to inteligencja zdeprawowana. Nie wiem, z czego to się brało. To się zresztą udzielało innym jego bliskim osobom. Jeśli pan pozwoli, to jedną anegdotkę mogę na ten temat powiedzieć. Bardzo proszę. Otóż on mówił, on sobie zdawał sprawę i chyba nawet godził się z taką opinią, że go tam uważają za takiego skurwysyna. Ale właśnie chronił się za murem czegoś, co ja nazywałem panświnizmem. Owszem, ja jestem skurwysynem, ale wy jesteście takimi samymi. Wszyscy, kurwa i złodziej rządzi i tak dalej. To właśnie był wyraz tego zdeprawowania jego inteligencji niewątpliwej. Rozumiem, że to, co pan powiedział, powiedział pan na prawach cytatu. Tak, tak, to wszystko na prawach cytatu, jasne. Otóż on
rzeczywiście pisał bardzo inteligentne rzeczy i początkowo, bo jeszcze pan powiedział, że on tam, ten tygodnik nie, to kontestuje wszystko i wszystkich. To nie zupełnie. Socjalizmu nie kontestuje. To jest jedna z takich rzeczy dla Urbana, które były dla Urbana nietykalne. Nie wiem, skąd się to brało. Być może z przekonań. Natomiast no, pan Świnizm, jak wiadomo, ma krótkie nogi, no bo przecież nie trzeba być specjalnie przenikliwym, żeby na przykład rozróżnić, że jedni mordowali, a drudzy byli mordowani. Więc stawianie znaku równości między jednymi i drugimi, jedni prześladowali, a drudzy byli prześladowani. No jest stawianie znaku równości między tymi kategoriami jest po prostu wyrazem deprawacji intelektualnej. Delikatnie mówiąc. Tak, natomiast no, tę anegdotkę ja poznałem kiedyś przypadkowo zresztą panią Urbanową, panią Daniszewską, bo ona chyba nosiła własne nazwisko. Była taka stacja telewizyjna, kablowa na Żoliborzu i oni tam czasami mnie zapraszali i raz mnie zaprosili na taką dyskusję na tematy obyczajowe. Okazało się, że jednym z uczestników dyskusji jest właśnie pani Daniszewska. No i mieliśmy, jak się okazało, mieliśmy komentować taki felieton na temat, czy istnieją granice wstydliwości. Obejrzeliśmy sobie ten felieton filmowy. No i potem pani Daniszewska jako kobieta pierwsza zabrała głos i powiada, nie istnieją granice wstydliwości, a program był na żywo. Więc ja bardzo lubię takie sytuacje i mówię tak, no to mówię proszę bardzo, kamery pracują, niech pani ściąga majtki. A ona mówi, no wie pan? Ach, mówię, wie pan, to znaczy, że jakieś granice wstydliwości istnieją i właściwie zepsułem cały program, bo to w ten sposób się to zakończyło. Więc jak mówię, pan Świnizm Jerzego Urbana, za którym on się chował tak jak za murami, miał, no nie, moim zdaniem był pod względem intelektualnej klasy znacznie gorszy od innych jego dokonań. Ale dowcipny był, proszę pana, pozwolę sobie jeszcze jedną taką anegdotkę, zresztą całkowicie prawdziwą. Tylko nie wiem, jak będzie z brzydkimi słowami, bo tam bez tego się nie da obejść. Kiedyś była jakaś impreza zakrapiana w stowarzyszeniu... 22. Tak, tak. Zakrapiana impreza w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i jakaś dziennikarka już w dobrym chmielu uczepiła się Urbana i tam zaczęła mu wymyślać. Mówi, Urban, przecież ty chuja nie masz. A on mówi, jak to nie mam? O tam stoi, pokazał na Ryszarda Strzeleckiego, takiego dygnitarza. Dzisiaj to mało kto go pamięta, ale właśnie, no to taki on był. Ostro. Ostro z dużą ilością pieprzu. No ale równie ostro zaczyna się robić, jeśli chodzi o naszą sytuację gospodarczą. Ponieważ nasza inflacja zaczyna dziwnie pomału pełzać do góry, mimo szczerych wysiłków naszego rządu. Ceny towarów jednak wzrastają. I to no niestety krok po kroku. Jak pan sądzi, skończy się to jakimś happy endem, czy jednak mimo wszystko będzie no, ciężko przejść przez ten okres inflacyjny? No to nie wiadomo, czy przejdziemy przez okres inflacyjny, bo to się zapowiada na dłuższy czas. Ja się obawiam, że do końca roku będziemy mieli inflację już 20%.
A panie redaktorze, no muszę tutaj polemicznie się odnieść do pana wypowiedzi, bo pan powiedział, że mimo wysiłków rządu, wskutek wysiłków rządu inflacja rośnie cały czas. Nie można tych wysiłków przemilczeć, dlatego że na czym polegają wysiłki rządu? Na kontynuowaniu i nawet rozwijaniu, powiedziałbym, polityki rozrzutności. No generalnie ceny paliw i ceny energii napędzają niestety naszą inflację, tak czy inaczej, czy chcemy, czy nie chcemy. Mimo tego, że ostatnio radośnie otworzyliśmy, prawda, nasze ujęcie gazu, które teoretycznie nam coś ma dać, ale pytanie, co tak naprawdę ma nam dać, to tego chyba jeszcze nie wie nikt, bo jak na razie to ceny nam zamiast maleć, to raczej rosną. No, ale to przecież polska energetyka, bo jeśli chodzi o ceny energii, polska energetyka raczej bazowała na węglu niż na gazie. Tymczasem pan premier Morawiecki podpisał się pod programem dekarbonizacji Polski. W rezultacie mamy problem, kraj, który na węglu siedzi, ma problem z zaopatrzeniem w węgiel. A co za tym idzie? Rosną ceny energii i to w sposób znacznie wyższy od oficjalnego poziomu inflacji, w tempie znacznie wyższym. Krótko mówiąc, panie redaktorze, inflacja bierze się stąd, że zgodnie z prawem podaży i popytu, jeżeli ilość jakiegoś towaru na rynku gwałtownie rośnie, a ilość innych towarów nie rośnie w takim tempie, to się pogarszają proporcje wymiany tego towaru, który tak szybko rośnie, na wszystkie inne towary. I z tego punktu widzenia pieniądz jest takim samym towarem jak każdy inny. On się tylko najlepiej nadaje do porównywania wartości różnych towarów. I na skutek rozrzutnej polityki rządu, którą rząd cały czas nie tylko kontynuuje, ale rozwija, ilość pieniądza na rynku w stosunku do innych wszystkich towarów znacznie wzrosła i wzrasta cały czas. W związku z tym nic dziwnego, że pogarszają się proporcje wymiany pieniądza na wszystkie inne towary. Czyli mówiąc potocznie, rosną ceny towarów i to jest inflacja. Milton Friedman nazywał inflację podatkiem emisyjnym. Otóż rząd, który kontroluje emisję pieniądza, znaczy teoretycznie nie kontroluje, bo to Narodowy Bank Polski tutaj ma autonomię, ale no powiedzmy władza polityczna kontroluje emisję pieniądza. W związku z tym w ten sposób można powiedzieć, że grabi obywateli. Inflacja jest jednym ze sposobów grabienia obywateli. Jedną ręką rząd im tam rzuca takie ochłapki, ale drugą ręką ich grabi, bo inflacja działa przez całą dobę. I w dzień, i w nocy. I opróżnia portfele i kieszenie obywateli sprawniej od kieszonkowca. I niestety, no w stosunku chociażby do ubiegłego miesiąca, inflacja wzrosła o 1,1%. To jest jak na okres miesięczny, to spory wzrost. A jak mówię, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, no bo te programy rozrzutnościowe, powiedziałbym, one są kontynuowane i rozwijane. W związku z tym ja nie potrafiłbym się pokusić o odpowiedź, kiedy my z tej inflacji się wydobędziemy. Obawiam się, że nieprędko. Tym bardziej, jeszcze... że panie redaktorze, Jarosław Kaczyński, no kilka miesięcy temu co prawda powiedział, że no już zdał sobie z tego sprawę, co jest przyczyną inflacji, że nie Putin, tylko właśnie to. No i powiedział, no tak, no nie powinniśmy tego robić, ale przecież w przyszłym roku są wybory. No więc to jest właśnie tak, to jest główna przyczyna inflacji. Powiedział pan, że państwo nas ograbia w formie podatków niejako, prawda? Ale też i spółki państwowe, które są monopolistami praktycznie rzecz biorąc, tak jak na przykład holding spółek państwowych, które są praktycznie rzecz biorąc bezkonkurencyjne, to też swoje odciąga z rynku i z kieszeni podatnika.
Tak jak podaje tutaj Business Insider, spółki państwowe biją rekordy dochodów i zysków. No to nie tyle z kieszeni podatnika, co z kieszeni konsumenta. To no, właściwie jest jedno i to samo. Tak, ale tutaj mechanizm wyciągania tych pieniędzy jest trochę inny, bo to nie pod przymusem te spółki Skarbu Państwa te pieniądze wyciągają, tak jak to robi fiskus, tylko no, poprzez towaru. Tak, poprzez to, czy dzięki temu, że są właśnie monopolistami na rynku. Ale też nie zapominajmy, że te towary są też objęte różnego rodzaju opodatkowaniem. No to jasne. Na przykład, no, daleko nie szukając, paliwa płynne. Tam w cenie paliw płynnych są ukryte, oprócz zysków oczywiście Orlenu, są ukryte dwa podatki. Podatek, nie, więcej nawet, przepraszam, VAT i akcyza. VAT i akcyza, ale przecież są ukryte tam również podatki dochodowe od wynagrodzeń pracowników tych spółek Skarbu Państwa. Dlatego, że tak naprawdę, panie redaktorze, niezależnie od tego, kto jest formalnie podatnikiem, to ponieważ podatki są przerzucalne, to wszystkie podatki tak naprawdę płaci konsument. I z tego się biorą zyski, nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa. Kwotera demonstrandum, można powiedzieć, panie redaktorze, ale też i naszemu rządowi i naszym, powiedzmy, włodarzom też nie brakuje pomysłów na pouczanie samorządów, jak mają gospodarować własnymi pieniędzmi. Nie dość, że samorządy są w zasadzie zależne od tego, co im tam skapnie z pańskiego stołu, to jeszcze teraz samorządy są pouczane, jak mają pieniądze wydawać, to chociażby ostatnio ustami ministra Czarnka, który zwrócił się do włodarzy miast, że jeśli nie będziecie rozkradać pieniędzy, będziecie mieć na ogrzewanie. No, osobliwe, to nie jest osobliwe, można by było powiedzieć, podejście. To nie jest takie oczywiste. Najwyraźniej pan minister Czarnek zakłada, bo nie sądzę, żeby miał jakąś wiedzę tutaj szczegółową w tym zakresie, zakłada, że wszyscy kradną. Być może, że to prawda, ale no, wypadałoby, skoro tak, skoro on tak twierdzi, to zgodnie, że tak powiem, z zasadami obowiązującymi urzędników państwowych, powinien złożyć do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie. Kto kradnie? No bo jak albo wszyscy, no to wszyscy. To w takim razie śledztwo w stosunku do wszystkich samorządów, to może nawet przed wyborami by przyniosło jakieś rezultaty korzystne dla obozu rządzącego. Albo jak nie wie, bo to wszystko wskazuje na to, że pan minister nie wiedział, a powiedział. To powinien jednak, jako urzędnik państwowy, powinien trochę bardziej ważyć słowa, wydaje mi się. Po drugie, to wcale nie jest takie oczywiste, to co on powiedział. Bo nawet jeżeli by w samorządach nikt nie kradł, no to w pewnym momencie ceny energii cieplnej mogą wzrosnąć do tego stopnia, że nawet te fundusze celowe przekazywane samorządom przez rząd, bo finansowanie samorządów tak właśnie wygląda, mogą nie wystarczyć na wszystko. No i wtedy samorządy będą musiały robić cięcia, no być może nawet w ogrzewaniu. No ale teraz po tej deklaracji pana ministra Czarnka, to rozumiem, że każdy wójt, czy każdy burmistrz, czy każdy prezydent miasta 10 razy pomyśli, zanim obetnie czy zmniejszy ogrzewanie w szkołach. No, albo pan minister Czarnek coś wie, naprawdę coś ciekawego, czym się nie podzielił z opinią społeczną, przynajmniej na razie, albo się lekko zagalopował, że tak powiem, stawiając do pionu tak zwanego, jak to się mówi, no takiego prezydenta Warszawy czy prezydenta Poznania.
No, prezydent Warszawy czy prezydent Poznania już mniej, ale prezydent Warszawy to ja nie posądzam go, że on tam kradnie czy coś, natomiast prowadzi taką samą politykę rozrzutności co i rząd. Tyle tylko, że w skali Warszawy, która ma całkiem spory budżet, w związku z tym tam można dokazywać też. Oczywiście na mniejszą skalę. Natomiast wracam do tego, co powiedziałem, że urzędników państwowych, funkcjonariuszy publicznych obowiązuje jedna zasada. Oni, o ile obywatel powinien zawiadomić organy ścigania o przestępstwie, o którym się dowiedział, to oni muszą. No w rzeczy samej. To oni na tym muszą. Polega. I w związku z tym, jeżeli pan minister Czarnek, jak gdybym był jakimś działaczem samorządowym, to jeżeli pan minister Czarnek nie poda konkretnych przykładów, o których wie, no to ja bym go, że tak powiem, pociągnął do odpowiedzialności przed niezawisłym sądem o pomówienie. Dlatego, że no nie można tak chlapać. Krótko mówiąc, nie powinien, jak nie wiedział, to nie powinien powiedzieć. No cóż, czas pokaże w takim układzie, co z tego wyniknie. No ja lubię ministra Czarnka, ale za inne rzeczy. Tutaj myślę, że jak to się mówi, da się hop darzyć sympatią, ale tak powiedzmy sobie szczerze, to, co powiedział, to było takie dość ryzykowne. Ale nic, no, odstawmy to na bok, zobaczymy, czym to wszystko zakwitnie, jak to się mówi, po ewentualnych sprzeciwach obwinionych czy oskarżonych. I zobaczymy, co będzie następnym razem, jak się spotkamy. Być może będziemy mieli o czym porozmawiać. Natomiast niewątpliwie możemy dzisiaj porozmawiać o dzisiejszym podpisaniu noty dyplomatycznej przez pana ministra Raua, w której on zwrócił się do Niemiec z żądaniem wypłacenia należnych Polsce reparacji. Jak pan sądzi, panie redaktorze, mamy szansę na jakiś sukces w tej materii? Myślę, że absolutnie nie i pan minister Rau doskonale o tym wie. Tyle tylko, że widocznie naczelnik państwa go zmłotował, no bo naczelnikowi państwa jest to potrzebne do realizowania programu dążenia do reparacji. Dążenia. Dotychczas przez 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości rząd tylko trzaskał dziobem na temat reparacji. Natomiast nie wystąpił, co mu wytykano, nie wystąpił z żadną oficjalną notą do rządu niemieckiego, co trochę te trzaskania dziobem, że tak powiem, podważały ich wiarygodność. No to teraz wystąpił z taką notą, to znaczy kazał ministrowi Rau wystąpić z taką notą. Myślę, że pan minister Rau może otrzymać odpowiedź wymijającą na tę notę, czy rząd polski może otrzymać odpowiedź wymijającą na tę notę w postaci pytania, od kiedy państwo macie te objawy. No i nie wiem co wtedy pan minister Rau czy pan premier Morawiecki odpowie. Rzecz w tym, że jest sprawą powszechnie znaną, że polski rząd dwukrotnie rezygnował z tych reparacji. No więc jeden wątek jest tutaj taki trochę ryzykowny, dlatego że niektórzy gorliwcy, wyznawcy Jarosława Kaczyńskiego, którzy myślą, nie wiem czy myślą, że to wszystko naprawdę, ale no uprzejmie zakładam, że tak myślą, podnoszą argument, że to zrobił rząd w 1953 roku, to nieważne, bo ten rząd to przecież komuna była i tak dalej, i tak dalej. Otóż myślę, że takie podważanie ciągłości prawnej państwa mogłoby Niemców ucieszyć, dlatego że przecież Republika Federalna Niemiec uznała za granicę na Odrze i Nysie w grudniu 1970 roku, kiedy PRL był w pełnym rozkwicie jeszcze. Tak, to prawda.
Więc myślę, że powinniśmy trochę ostrożniej tam ten entuzjazm wykazywać, tak jak pan minister Czarnek powinien trochę ostrożniej się wypowiadać, to my też, dlatego że w tym amoku to, że naczelnik państwa no, musi jakiś samograj taki do rozhuśtywania emocjonalnego opinii publicznej, przynajmniej części opinii publicznej tutaj zastosować przed przyszłorocznymi wyborami, to ja rozumiem. To, że pan minister, pan poseł Mularczyk, który jest szefem, został szefem Instytutu Strat Wojennych, musi się jakoś wykazać, to ja rozumiem. Tyle tylko, że no, to, te potrzeby partyjnictwa nie powinny prowadzić do ośmieszania Polski na arenie międzynarodowej. Ja obawiam się, że może się tym skończyć i to w najlepszym razie. No cóż, czas pokaże. Natomiast ja oczywiście kibicuję mimo wszystko naszemu rządowi i planom naszego rządu, bo obiektywnie rzecz ująwszy, Polska niestety doznała potwornych strat, zarówno i osobowych, jak i można powiedzieć substancji ogólnej, więc to należy w jakiś sposób zrekompensować. No, miejmy nadzieję, że rząd niemiecki pójdzie po rozum do głowy. Rząd polski będzie miał na tyle siły przebicia, że dopnie swego. A jak to będzie w ogólnym rozrachunku, podejrzewam, że na mocy jakichś mniej lub bardziej pomyślnych dla nas negocjacji, tak czy inaczej. Ale stanowisko rządu niemieckiego od lat jest znane w tej sprawie. Rząd niemiecki tego nie ukrywa. Zresztą rząd polski tego nie ukrywa, panie redaktorze. Jeszcze kilka lat temu minister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, pan Jacek Czaputowicz, powiedział na konferencji prasowej wspólnej z ministrem Walterem Steinmeierem, obecnym prezydentem Niemiec, że w stosunkach polsko-niemieckich problem reparacji nie istnieje. Słyszałem to na własne uszy i w języku polskim. W związku z tym, no właśnie dlatego mówię o ośmieszaniu Polski na arenie międzynarodowej. Rozumiem, że potrzeby partyjnicze PiS-u tego tam wymagają, ale powinny być utrzymane w pewnych granicach. No cóż, w takim razie zobaczymy, jak będzie wyglądał rozwój wydarzeń. Podobnież, jak pan był uprzejmy wcześniej zauważyć podczas naszego programu odnośnie kwestii i cen, i niedostatku węgla, mimo że na węglu, jak to się mówi, przysłowiowo siedzimy, no to tak gwoli ironii losu w Lublinie, w samym centrum Starego Miasta stanął pomnik właśnie węgla. Carbon Monument, można tak go ochrzcić, który stanął na placu Jerzego Giedroycia. I możemy się przypatrywać tego, czego nam tak bardzo, temu się możemy przypatrywać, czego nam tak bardzo w naszej rzeczywistości gospodarczej ostatnio brakuje. Tylko bardziej bym powiedział, że to chyba jakaś raczej instalacja, aniżeli pomnik, bo pomnik to powinien być taki bardziej, moim zdaniem, wertykalny. No właśnie, a to jest ilustracja, że górnictwo węglowe w Polsce leży. Leży i nawet nie kwiczy. Także mało tego, panie redaktorze, obawiam się, że rychły koniec tego pomnika nastąpi, dlatego że jacyś nieznani sprawcy po prostu go rozprują i ten węgiel wyciągną stamtąd, bo im zabraknie do pieca. No i tak to trzeba będzie go napełniać nieustannie, żeby obywatele Lublina nie tracili zainteresowania tym monumentem. W rzeczy samej. Ale Bogdanka blisko, więc miejmy nadzieję, że uzupełnienie tak, będzie to wystarczy na bieżąco. Porozumienie władz miejskich z kierownictwem kopalni w Bogdance i pomnik może żyć własnym życiem. W rzeczy samej. Panie redaktorze, no cóż, no w takim razie pośmieliśmy się na koniec, troszeczkę prześmiewczo,
ale mam nadzieję, że te nasze heheszki nie odbiją się w rzeczywistości jako, powiedzmy, proroctwo, a bardziej jako po prostu recenzja tej rzeczywistości, która nas otacza. No nie wiem, wcale bym się, wie pan, nie zmartwił, gdyby się okazało, że to może być proroctwo. Na przykład, że ktoś rozpruje ten pomnik węgla w Lublinie i trzeba go będzie nieustannie uzupełniać. A w tym przypadku to akurat pana popieram, natomiast w innych przypadkach bym się martwił, chociażby tą wzrastającą inflacją. Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za przybycie dzisiaj do studia, wirtualne co prawda, ale jednak, i za udział w programie. Mam nadzieję, spotkamy się w następnym tygodniu przy równie ciekawych tematach. No i mam nadzieję, proszę państwa, że oglądaliście państwo z nas z taką przyjemnością, z jaką my wymienialiśmy dzisiaj uwagi. Proszę państwa, korzystam z tego faktu, że żegnając się z państwem, jeszcze zwrócę się do państwa z apelem i z prośbą o to, żebyście państwo o nas nie zapominali finansowo, ponieważ żyjemy dzięki państwa szczodrości i dzięki państwa uprzejmości i dzięki państwa pieniądzom możemy realizować te programy, które realizujemy dla państwa i z myślą o państwa komforcie informacyjnym. Dlatego też zachęcamy państwa i prosimy o wpłaty, z tym, że jeszcze prośba taka, żeby nie były one na poziomie rzędu jednej czy dwóch złotówek, ponieważ no niestety księgowość i jej koszty przewyższają wysokość wpłaty od państwa, więc w związku z tym mija się to całkowicie z celem, bo praktycznie można powiedzieć, że dokładamy jeszcze do interesu. Ale poważnie mówiąc, zachęcamy państwa do wzięcia pod uwagę i trochę inflacji, i trochę właśnie tych wymogów księgowych, żeby te wpłaty były takie, aby pozwalały pokryć zarówno koszt księgowania, jak i coś zostało u nas w kasie. Dziękujemy państwu za uwagę. Kłaniam się, Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin. No i moim gościem był oczywiście pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, który jak zwykle celnie spuentował naszą gospodarczą i polityczną rzeczywistość. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę miłego dnia. Dziękuję panie redaktorze.